My spoglądamy z góry na to, co Państwo robią na następnej zagrywie, bo mają nasz materiał, nakładany materiał przygotowany przez Sławo z Zieloną Górę z podsumowujący miniony sezon. Powsyłamy powiedzy jak najbardziej na kanał YouTube'owy Fabu Basu. Oczywiście to może sobie lecieć, oglądajcie, ale my wracamy. Tak naprawdę witamy się z Wami po raz pierwszy. Witam Państwa. Będziemy z Wami podczas spotkania KGHM Zagłębia Lublin z Legią Warszawa. To spotkanie rozgrywane będzie na 16 kolejki Lotto Ekstraklasy, a mamy kolejny metr przygotowany do tych najmłodszych. Zapytamy Was, sprawdzimy Waszą wiedzę na temat Zagłębia Lublin i nie tylko. Za chwilkę Was będziemy pytać. Słuchajcie, już się cieszą, już koszulki ubierają, pojedziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj, o, tu jest taka familia chyba, tak? Trzecia, może nie wiem. Dobra. Jak może nie wiem? Karolina. Karolina. To jest Karolina, bardzo. Karolina.
3. Wymień najlepszych strzelców Legii i Zagłębia w lidze. Szejc. Kurwa Legii. No to się zastanawiam. Zastanawiam się, myślimy, myślimy. Ma pan jakiś pomysł? A że jest Zagłębia. Brawo. Jeden. Już jest 50% nagrody. Już jest 50% nagrody. A tutaj Karol, tak, Legia. Jest taki piłkarz, który przyszedł z Wisły do Legii przed sezonem. To będzie duża odpowiedź. Karlitos. Brawo, brawo, słuchajcie. Super wiedza. Dla ciebie będzie nagroda. Już wyciągamy tutaj koszulkę, nagrodka. Będą jeszcze dla was słycze. Gdzie są te koszulki, są poznane, jedziemy dalej. Jeszcze mam chwilkę, mam jeszcze jakieś pytania, zaraz spróbujemy, bo wszyscy tam wyżej kogoś znajdziemy. Zaraz sobie wyżej znajdziemy kogoś zainteresowanego. Nie tylko jedzeniem kiełbasy, ale też meczem. Pojdźcie tutaj są dziewczyny. O, będziemy próbować. Uwaga, cześć, jak masz na imię? Karolina, tak proszę. Nie przyszłaś dzisiaj z? Tato. Tata, jak ma na imię? Boże. Mama? O, mama mówi. No dobrze, tak? Tak się dało. Słuchajcie, fajna pominia. Wiesz, na skarbnika jesteś na leżą? Okej, to ja odpowiem tak. Skarbnika jest pierwszy raz na leżą. Karolina, tata ile ma lata? 3 lata. No to pięknie, pięknie, fajne miejsce się wybraliście. Chyba nie trzeba mówić o tym, co jest. No dokładnie, wiedziałem, że za Legią jesteście. Nie, oczywiście Zagłębie. Na dzisiaj nocy wszystko musimy za Zagłębie. I z racji, że Karolinka pierwszy raz się nałożył, to zapytam was. Pytanie od 1 do 5 już są niektóre wykorzystane. Będzie podpowiedź. Wiem, widzę, że się interesujecie tylko. No to wybieramy 1, 2 lub 5. Dwa. Odpowiadają dwa. No czy dobrze odpowiadają? Wymieni jednego piłkarza, przynajmniej jednego, który występował i w Zagłębiu, i w Legii Warszawa. Tych piłkarzy było kilku, jak sobie kilku na przestrzeni lat pytam nazwę. Może ktoś podpowie z tyłu, z góry, nawet jest... Słuchajcie, jeden z piłkarzy, który grał i w Legii, i w Zagłębiu. Nieważne w jakiej konfiguracji, czy z Legii przeszedł do Zagłębia, czy z Zagłębia do Legii, czy kogoś nie zna. Proszę, tam kogoś podpowiadają dobrze, że mam dobry słuch. Zagański był taki piłkarz młody, z Zagłębia lat 15, ale to nie on. Chodzi mi o seniorów, No to uwaga, Iwański. Tak jest, Maciej Iwański, taki piłkarz dokładnie z domu mistrzostwa polskich z Zagłębia lubi. Ktoś tu jeszcze takie już na rozkręcenie, też widzę ekipa tam mocno wręcz nie działa z wiedzą, ile mistrzostw polskich Zagłębia lubi. Brawo, i właśnie w tym jednym mistrzostwie Polski Maciej Iwański brał udział. Słuchajcie, dla was nagrody, Karolina, dla ciebie też nagroda. Powiedz mi dzisiaj jeszcze, Karolina, kto wygrał mecz, jak myślisz? Dobrze, nieważne, na pewno się spodnie dobra zabawa, tak? Już przekazujemy tutaj nagrody. Słuchajcie, bardzo dobrze. Rozkręcamy się, Karolinka już się cieszy, może się doczekać wyjść na piłkarzy. Wyjdziemy sobie jeszcze do góry, może znajdziemy kogoś, mamy jeszcze też pytanie, które chcieliśmy zadać. No i są jeszcze nagrody do rozdania. A mamy oczywiście w międzyczasie to, co się działo w Panu Bacie Zielona w minionym sezonie. Warto też wspomnieć o dzisiejszym sponsorze spotkania. Dzisiejszym sponsorem spotkania jest partner Zagłębia Lubi Ile Peugeot Morowski z Legnicy. Dziękujemy dzisiaj za wasze wsparcie. Za chwilkę jeszcze poszukamy ostatnią osobę, z którą możemy porozmawiać.
Teraz możemy Państwa oficjalnie przywitać uczestnictwo przed spotkaniem 16 kolejki Bogu Zdrowacji przed spotkaniem między Parki Hrańskiej a Mistrzem Polskim Legią Warszawa. To spotkanie 16 kolejki to spotkanie rozgrywane przez ramach rundy rewanżowej. To jest punkt wyjścia do przypomnienia sobie tego, co działo się w Warszawie podczas właśnie pierwszej kolejki lądowej Ekstraklasa, a wówczas niedzielę pokonali Legię Warszawa 3-1. Ten mecz rozegrany został 21 lipca. Ramki wówczas strzelali Patryk Kuszyński, Wielkiewicz Starzyński, Szybukarny, na Zagłębia, a jedyną ramkę jednego kola na Legię Warszawa współpraca na Kląszu. Tak to wyglądało oczywiście w miejscu statystycznym. To jest możliwe do tego przejścia do tabeli ligowej, patrzeć jak to się wszystko potoczyło. Po 15 kolejkach Legia Warszawa jest w czwartym, 26 punktów, 7 zwycięstw, 5 remisów, 3 porażki, bilans bankowy 25 goli strzelonych, 18 bramek straconych. Za kolejnym już to po uwzględnieniu tych meczów rozgrywanych w ramach 16 kolejki na miejscu 12, 17 punktów, 5 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek. Bilans bankowy 22 goli strzelone, 26 bramek straconych. W roku mówimy o przygotowaniu, tak naprawdę krótką historię klubów, z którymi gramy, więc muszę też tym razem inaczej. Nasz dzisiejszy wywiad to 16-krotny z Polski, 19-krotny z obozu Pokalu Polski, Puchar zdobyty w sezonie 2001-2002, 4-krotny zdobyty Superpokalu Polski, więc to jest ostatni raz w 2008 roku. No, 3 razy, 2 razy. Których już nie ma, a ostatnie zostało zdobyte w sezonie 2012-2013. A tak jak widzimy, zapowiedź najnowszej gry w FIFA 19. Jest taka wiadomość w koszulce Juventusu, z Cristiano Ronaldo robię tę grę tutaj na konsolę PlayStation 4. Tak jak widzicie, obok jest percebowy robię, więc licencja udzielona na całą Ekstraklasę właśnie produktowi e-sport oraz szósty już mógł zagrać się w polską Ekstraklasę właśnie w FIFA. I tym razem po numerze 19 zapraszamy się do nas, dotykaliście grali, próbowali swoich sił Zagłębie lubię. No i oczywiście chwalili się, dzielili się swoimi wynikami na naszych portalach społecznościowych. A jeśli lubicie trochę, tylko można na inny wymiar, bo lepiejście spróbować swoich sił jako menedżer, nic nie stoi na przeszkodzie, z futbolu wychodzi wam na trzeci i możecie zarządzać nie tylko pierwszą drużyną klubu, ale także całą klubę w Kali Hrańskiej w nowej edycji gry futbol menedżer. To na pewno zagwarantuje godziny, nie tylko przed komputerem czy telewizorem, ale także nie przesłanę, więc zachęcamy osoby, które są zachęcone, czy menedżerki, abyście mogli się właśnie w futbol menedżerze. I również zachęcamy do tego, abyście dzielili się swoimi wynikami na portal społecznościowy Zagłębia Lubię. Wow.
Ja zachęcam Państwa powoli już do zajmowania swoich miejsc, do tego, by zmierzać do swojego sektoru, oczywiście rzędu miejsca, tak aby już przez rozpoczęcie meczu drogi, ciągi kolektywne były drożne, o takie porządkowe informacyjne dla Państwa, dla nas, abyśmy się czuli komfortowo już przed rozpoczęciem spotkania. Dzisiaj na Morawie również zobaczymy piłkarzy podlaskich KGHM w Zagłębie. Będą to zawodnicy rocznika 2007, rocznika 2004. Więc oni będą odpowiedzialni za oprawę meczową. Przed spotkaniem mówiłem o tym, że ten mecz jest już meczem rundy rewanżowej, że to spotkanie rozgrywane w ramach 16 serii gier jeszcze zostało.